Cześć moi kochani, miałem dzisiaj bardzo zajęty dzień, dużo roboty, tak, wstawiałem okno, a przy tym jak ktoś tego nigdy prawie nie robił, to troszeczkę jest roboty. No ale już się owinąłem i tak troszeczkę na szybko nagrywam wam odcineczek, bo powróciło Fantasy Royale, przepraszam, nie tutaj, Fantasy Royale. Co to jest? Oczywiście wybieramy pick swojej drużyny na rozgrywki finałowe ligi WRL, czyli tej Clash Royale'owej. No i przy okazji mamy szansę na wygranie gemów oraz specjalnej emotki. Finały będą rozegrane 7 grudnia. W ogóle 7 grudnia, tak samo było rok temu, że podczas oglądania tych finałów, jak mamy cały czas włączone, to co parę minut, jeżeli mamy YouTube'a połączonego z tym samym mailem, co jest nasz Supercell ID, to co paręnaście minut, czy tam co pół godziny, czy co godzinę, już nie pamiętam, dostajemy nagrody. Ja pamiętam, w tamtym roku byłem w pracy. Zostawiłem sobie komputer włączony z transmisją i miałem na telefonie podgląd, czy komputer ciągle działa i to wszystko. I wszystkie nagrody z finału z poprzedniego roku zgarnąłem i mam zamiar to zrobić w tym samym roku, w tym samym, znowu ponownie w tym samym, w tym roku, nie w tym samym roku, kurczę, ale się zaplątałem. No więc 7 grudnia za chwilkę będziemy wybierać sobie drużynę, zobaczymy tutaj Fantasy Royale. O, to jest w ogóle ta emotka do wygrania. Jest fajna, więc na pewno polecam wam ją zdobyć, bo na pewno już chyba jej nigdy nie będzie można nawet kupić, więc starajcie się. No i tutaj jest szansa na wygranie 1000 gemów nawet, czyli najlepsze wyniki 1000 gemów dostaną. No i później 5, 250, 100, więc myślę, że jest szansa na to. W ogóle nie sugerujcie się tym, co ja będę wybierać, jaką drużynę. W ogóle tutaj przechodzimy do newsów, e-sport, tutaj będziemy grać. Na pewno też Poczekajcie, bo się troszeczkę zagalopowałem. Myślałem, że coś tutaj źle ustawiłem. Dobra, jest ok. A też podajcie w komentarzach, co wy wybierajcie. Może coś wspólnie razem wymyślimy. Może jacyś lepsi gracze też się wypowiedzą, więc warto w tych komentarzach tam wertować. No dobra, więc ja już tutaj otwieram swojego Fantasy Royale. Czyli tak, wybieram swojego line-upa. Wygrać emotkę można. Właśnie tutaj, żeby oglądać to, co wam mówiłem, żeby oglądać. No i można dostać gemy, wygrać. Dobra, więc mam już swojego tutaj pika, to swoją tą i teraz wybieram sobie Fav Gaming. Tutaj chyba Jacka tylko kojarzę. Ja aż nie śledzę tak dobrze tej sceny Clash Royale, więc tutaj mamy nową. Myślę, że z nowej będzie szansa. Przypominam, że Nowa w poprzednim roku wygrała. Nowa w tym roku wygrała Brawl Stars, a wygrała Clash of Clans i prawdopodobnie chyba znowu wygra Clash Royale, więc myślę, że tutaj na nową będziemy też obserwować. OGN. Tu na razie nie widzę. SK Gaming. Morten. Sergio Ramos. No, jestem ciekawy. Liquid. Jest Goblin. Diego. EDGM, chyba tak jakoś się to wymawia. CEO jest, zobaczcie, jest nawet kobieta. No dobra, no i teraz powoli, dobra, i mam powoli swoje typy. Fav Gaming, dobrze, zrobię pika. Zrobię pika z Jackiem. Tutaj miałem, chciałem Joseph Bekinga. Ja nie znam ich, naprawdę nie obserwuję, więc możecie mi podpowiadać. Tutaj się właśnie zastanawiałem nad Sergio Ramosem, ale nie wiem, czy on tutaj zagra dobrze. Myślę tutaj, że w Team Liquid, czy warto obstawić Goblina lub Diego? Się tak zastanawiam. Pamiętajcie, oni grają chyba systemem 2 na 2 też, więc chyba warto wybierać sobie też takich graczy, którzy grają 2 na 2. Widziałem chyba Goblina grał 2 na 2, więc szansa na to, że coś tam mi zdobędzie. I co, jeszcze jednego mi brakuje, czy już mam line-upa? Nie. No i teraz się zastanówmy nad Jack the Kings Goblin. Myślę, że jeszcze z nowej bym kogoś dobrał.
Właśnie, kogoś z nowej, tylko kurczę, kogo z nowej wziąć, bo ja ich nie kojarzę, ale chyba się tutaj pokuszę na Josefa. Dobrze, myślę, że mój line-up tak będzie wyglądał. Nie sugerujcie się naprawdę tym, bo ja tutaj do końca nie znam ich. Mam jeszcze 12 dni. Ciekawe, czy jak zaakceptuję, to będę mógł jeszcze później. Dobrze, tu mi wyskoczyło. Czyli zaakceptowałem swojego line-upa. Gdzieś tutaj na dole chyba był, nie? Czy nie ma? Dobrze, tutaj się newsy ładują. To jest problem ostatnio z tymi newsami tutaj, żeby się ładowały. Jest mój line-up. Już raczej go zmienić właśnie mogę. Mogę go udostępnić. No i zobaczymy. Wybrałem sobie takiego, może mi się uda coś ugrać, może nie. Pamiętajcie o triku na oglądanie WRL Ligi, żeby zdobywać nagrody w Clash Royale. Na pewno się opłaci w tym sezonie, bo troszeczkę ostatnio mieli hejtu, więc myślę, że tym razem coś więcej dadzą. No dobra, zostawcie komentarz, czy już zrobiliście to, czy się przymierzacie. Poczekajcie na komentarze lepszych graczy, bo na pewno ktoś wam coś podpowie. Warto czytać. Trzymajcie się, na razie.